Hej kochani, witam się z wami bardzo cieplutko w 21 dniu Vlogmas. Dzisiaj otworzymy szybciutko kalendarze adwentowe, bo ja mam przygotowany dla was inny film, który nagrałam z Sandrą. W zasadzie chyba dwa albo trzy te kolejne vlogmasy będą nagrywane z Sandrą, które nagrałam w zeszły weekend. No bo jak wiecie, właśnie dzisiaj wyjeżdżam do Polski, no i wracam dopiero w styczniu. Dzisiaj otworzymy sobie tylko te trzy okienka z kalendarza adwentowego, a reszta właśnie będzie nagrywana z Sandrą, bo tamten film jest bardzo długi. I a propos, jeśli... Czekajcie, bo chyba jest obiektyw brudny. No, od razu lepiej, przynajmniej fokus się tutaj odnalazł. Jeśli chcecie właśnie zobaczyć w Polsce co nieco, oczywiście będę też dla was nagrywać, no ale wy to dopiero zobaczycie w styczniu, jak ja wrócę, no bo w Polsce mam tragiczny internet, tak jak wam już wspominałam. No, ale jeśli ktoś by chciał jakieś urywki na bieżąco patrzeć, podglądać, co ja tam robię, no to zapraszam was na mojego Instagrama doroti.m, tutaj gdzieś wam wjedzie nazwa i tam na pewno będę częściej coś dla was nagrywać, więc będzie mi bardzo miło, jeśli również tam zawitacie. A dzisiaj otworzymy sobie tylko okienka kosmetyczne, żeby było szybko. A z drapeczki herbatki otworzymy jutro, bo tak jak mówiłam, ten film na dzisiaj jest bardzo, bardzo długi. No i tak, okienko z Yves Rocher. I jest to lekki krem do delikatnej skóry. Oczywiście jak najbardziej mi się on przyda. I on jest rumiankowy. The Body Shop. Duże okienko i proszę, to było najmniejsze, jakie w ogóle jest. Peeling do ciała, o, bardzo fajnie, peeling mi jest akurat potrzebny, ja bardzo lubię peelingi. I ostatnie okienko na dzisiaj to Pink Box. Jeszcze tylko trzy okienka do końca i można wyrzucać kalendarze adwentowe. Nie wiem, co to jest, ale zobaczcie. To pudełko jest puste. A, tutaj jest 89 euro. Prezent świąteczny. Na święta i nowy rok. No ale wiecie, raczej z tego nie skorzystam, bo tutaj zapewne trzeba się zapisać do, wiecie, tego członkostwa. I wtedy co miesiąc wam pobierają pieniądze. Tu jakaś maska do włosów warta 40 euro. Aha, czyli to jest, widzicie, ten... Tam to jest ta maska do włosów warta 40 euro, no i to członkostwo 49 euro gratis, ale pewnie za pierwszy miesiąc, a potem, znając życie, będzie trzeba, wiecie, co miesiąc sobie opłacać, więc nie wiem, jeszcze poczytam, zobaczę. No a ja teraz uciekam, zapraszam was na dalszą część już właśnie z Sandrą, w którym dostałam mega prezent. Także my widzimy się jutro, trzymajcie cieplutko, buziaczki, papa, a teraz dalsza część filmu. No dobra, tym razem Dorota dostanie ode mnie prezent. Z jakiej okazji? Z okazji naszej rocznicy znajomości. Rok się już znamy, nawet już ponad. W listopadzie się poznałyśmy. I stwierdziłam, że musi... A, może opowiesz, w jaki sposób się poznałyśmy? A no w jaki sposób się poznałyśmy? Może ty opowiesz? Pisałaś do mnie na pani. Tak, na pani, no to prawda. Tak, ja dodałam ogłoszenie na grupach na Facebooku, że szukam pracowników. Tak, i ja się odezwałam, odpowiedziałam na to ogłoszenie Doroty. No i tak się zaczęło, spotkałyśmy się w pracy. Pamiętam jeszcze, jak Dorota pokazywała mi co i jak, co mam robić. No, taka szefowa była, nie? Ja miałam respekt. Wyglądałam na wredną? No nie, że na wredną, no ale wiesz, no zawsze jak kogoś nowego poznajesz, no to masz taki respekt, nie? No i dobra, mówię, o kurde, Polka, no dobra, trzeba uważać. I tak się poznałyśmy. No i tak już razem pracujemy. Ponad rok już na to wychodzi. Dorota jest moją szefową. Także, no, w pracy mną dyryguje, ale po pracy już nie może. Ty dyrygujesz mną. Siadaj tu, usiądź, tak, ja będę nagrywać. Tak, tak, no, także... Ze względu na to, że stwierdziłam, że chcę świętować naszą rocznicę, bo tak się powiem szczerze wam, widzowie, że się myślę, że fajnie skumałyśmy. Mam nadzieję, że się nic nie popsuje.
no bo to różnie w życiu bywa. No i mam dla Doroty taki prezent. O nie! Tak, będzie musiała rozpakowywać, więc na razie to położę, tak o. Nie jest na razie ładnie zapakowany. I przygotowałam taki wierszyk. Tak, taki wierszyk. I ja go wam przeczytam. I Dorota będzie musiała po kolei po numerkach wyciągać z tej torby. Tam są opisane numerki i będzie musiała wszystko rozpakowywać. No to co, zaczynamy. Poczekaj, bo ja muszę dla odwagi jednego łyczka. Nie, tam banki nie wybuchają, nic nie będzie wybuchać. No dobra, to ja będę tak od tyłu czytać. Myślę, że będzie mnie słychać. No więc tak. Dobra, zaczynam. Święta coraz bliżej, cycki mamy coraz niżej. Ale to nic. Turcję jeszcze odwiedzimy, tylko jeszcze chwilę się zastanowimy. Póki co wystarczyć musi, butla wina, zastrzyk w czoło, póki nam to się nie znudzi. W tym roku Mikołaj poleciał po bandzie, przyniósł prezenty naszemu girls bandzie. Tobie, Dorotko, zestaw ratunkowy youtuberki, abyś mogła co dzień dawać swoim widzom fajerwerki. I na początek musi być coś, do czego szybko możesz zajrzeć, szybko wyciągnąć, bo niespodziewane może nadejść. I teraz mam takie pudełeczko. Pokażę, muszę zobaczyć, tak? Tak, wiem. Zestaw ratunkowy dla youtuberki. Nie mam kompletnie pojęcia, co to może być. Ja otworzę już wam, zobaczycie. Na tą chwilę praktycznie nie ma nic, bo Dorota będzie otwierać. Tutaj jest coś takiego dla koloru, żeby ładnie wyglądało. Ja tak lubię takie prezenty kolorystyczne. Dobra, teraz pokazujemy Dorocie. Nie ma nic. O! Takie lubię. 07. Tak, teraz wyciągniemy te tutaj zapakowane. Ja dokładnie spakowana, szkoda otwierać. Co tam gadasz? Super, prezenty się rozpakowuje, tak jak ja ostatnio. I teraz tak. Patrz się do kamery. No. Pozytywny nastrój każdej youtuberki jest nieunikniony, więc aby go posiadać, musisz mieć coś, by zawsze był chroniony. I teraz musisz otworzyć numer 1. Szukaj jedynki. A gdzie są numerki napisane? Czekaj, tu jest 2. 1? Ciężkie. Coś tam lata. Bo pozytywny nastrój, no tam musi być jakiś tam... Nic nie wybuchnie? Nie. Tak jak mój bank? Nie. Aż mi zaschło w gardle. Potrzebuję łyżka? Podzielę się. Ja też mam. Pokaż mi. Z limoniady? Czekaj. To jest z alkoholem? Czy bez? Już przybliżam. Tak, to jest taka... To jest wino. O, low sugar. Więc pozytywny nastrój już będzie. Dzisiaj jest. Dobra. No to musisz wsadzić do tego zestawu. Czekaj, to ja zapuszczam. O, to jest orzeźwiający drink. Rose lemon? Nie wiem, co to jest. Brałam, bo różowe. Z małą ilością cukru, czyli coś dla mnie, bo my się z cukrem nie lubimy. Więc już mam tutaj 2 puszeczki w moim zestawie. No, więc pozytywny nastrój już jest. To co w tym zestawie niezbędne jest? Dużo siły i energii. Z pewnością się przyda. W ciężkich momentach weź choć jednego łyka. I teraz numer 2. He, znowu coś do picia? Same napoje.
Dobrze, że dzisiaj jest weekend i nie muszę jutro iść do pracy. Znaczy muszę, ale tylko na chwilę dam radę. Jakoś tą chwilkę przeżyję. Kurde, muszę to rozerwać. Dawaj tak, o, rozszarp to. To jest moje opakowanie. A opakowanie, kolejne opakowanie, żeby nie było tak łatwo. A mama mnie tyle lat uczyła pakowania prezentów. A pod opakowaniem jeszcze pudełko. Tak jest. A w pudełeczku, ej, kolejna puszka. O, Tiger. Już robimy zbliżenie. Znowu zero sugar. No bo ty nie lubisz tak cukru. No i teraz już wiem, co w poniedziałek pojedzie ze mną do pracy. No właśnie. Nie, to nie. Wezmę to, żeby dzień lepiej mijał. Całe szczęście, że w Niemczech można jeździć samochodem po spożyciu. Także to był numer 2. Abyś zawsze ładnie wyglądała, gdy do widzów będziesz przemawiała. I teraz numer 3. Mi już nic nie pomoże. Co ty tam gadasz? Każda kobieta na swój sposób jest piękna. Czekaj, to jest 4. Nie ma numerka. To tak, to numer 3 to jest bez numerka, tak. A ten? Czy ten mały? To jest chyba 5. A to jest 5, no. No dobra, to na trójce nie ma numerka, czyli to będzie trójka. O, to jest taki ładny papier pakunkowy. To nic, rozdzieraj. Ja nie, nie wiem. Tak elegancko. Ja nie wiem, nikt nie lubi tak rozpakowywać jak ja. Tak rozerwane. Barbie! Ja! Niestatnio. I teraz nie oglądaliśmy razem ten film. Tak, teraz Dorcia będzie ładnie wyglądała. Umyje szampon. Włosy sobie umyje. No, a powącha jak pachnie. No to jest o smaku gumy, będą ładnie. Oh my God. Smak dzieciństwa. Mhm. Ta guma, taka. Te kulki takie, pamiętasz? Takie, co były po 10 pakowane czy po tak, nie? Tak, tak. To są właśnie, to jest ten zapach. Oni jeszcze to sprzedają, te kulki. No ale na pewno nie kosztują takie kiedyś 10 groszy. No nie. No nie. No dobra. No to wkładaj do zestawu. Elegancko. Jest. Cały różowy zestaw, jak dla księżniczki. Oczywiście zawsze w gotowości musi mieć Dorota kilka, gdyby do sklepu pójść zabrakła jej chwilka. I teraz numer 4. No, ciekawe co to będzie. Lżejsze opakowanie, więc nie będzie ani puszki, ani szamponu. Szkoda, że nie nagrałeś małego prezentu urodzinowego, bo tam też były takie paczuszki do rozpakowania, nie? Ale otwierałyśmy w pracy, więc nie było możliwości przy innych jeszcze tam dziewczynach nagrywać. No, może ktoś się... nie! To moi widzowie tutaj specjalnie dlatego tutaj są! Zdrapencje! Tak, tak, że jak zabraknie, to nie zawiedzie Dorota. Będzie odcinek już niebawem. Tak. Z polskimi zdrapiczkami. Dobra, są zdrapki. No to zestaw już prawie pełny. Ja, ale tego lotka jeszcze nie miałam. Więc będziemy sobie tutaj razem. A to zdradzę szczerze, że tu fanka Doroty pomagała, czyli moja mama, która ogląda Dorotę, każdy filmik ogląda i ona mi podpowiadała, czego nie ma. Krzyżówki też nie mam, owocowe 8, kasę od Mikołaja mamy, no sporo nowości. Miętowa kasa, nawet nie wiedziałam, że taka zdrapka jest. Przybliżyć? Więc zapraszam Was niebawem na odcinek zdrapkowy z Polski. Niżej? Zdrapkami. O, dobra. Tak, one się tutaj przedstawiają. Super. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zdrapki od Sandry. Na pewno tak będzie się nazywał film. Chcemy. No dobra. Gotowa? No.
Ale najbardziej niezbędne dla Ciebie będzie, co będziesz mogła zabrać wszędzie, abyś jeszcze bardziej ulepszone filmy montowała, by lepiej było Cię słychać, gdy kosmetyki będziesz testowała. No i ostatni. Piąteczka. Kosmetyki. U mnie na moim kanale jest mało kosmetycznych filmów. To znaczy nie, bo powtórzyć Ci, co tam mówiłam? No, że kosmetyki będą. Nie, no będziesz kosmetyki testowała, że będzie Cię lepiej słychać. No tak, słychać, ale ogólnie kosmetycznych filmów jest mało. Ale tu jest też pytanie do widzów, czy chcieliby na przykład taki film, gdzie testujemy kosmetyki, gdzie się na przykład malujemy, makijaż. Albo na przykład taki, że ja robię Sandrze, Sandra mi. O, no. To byłoby niezłe wyzwanie. No. Prawda? A się to w ogóle taka różowe tło odbija już. Czarne pudełko. A w pudełku ja tutaj widzę 2 lata. Co to jest? Ultra kompakt. Mikrofon? Mikrofony, no. Mikrofon! No, rozpakuj to. Rozpakuj. Pokaż pudełko widzą. Okej. Okay. Coś tu pisze. Madryt, Hiszpania. Madryt, Chyna, nie mów tego. Coś mi tu wypadło, ale ja w ogóle nie wiem. Tu jest jakaś taka kuleczka na takim... O takim linksie. To chyba mogę... Tak, to będziesz mogła sobie przyczepiać. A ten links? No, to jest do telefonu. A co? To jest... Kabelek? Tak. I jeszcze jeden? Czyli możemy razem nagrywać? Tak! Ja, endless! Czyli teraz to już muszą być filmy razem. Tak. Jak mamy 2 mikrofoniki. Tak. W sumie tak naprawdę jak nagrywałyśmy film z Wajnach Smartu, to bardzo słabo nas było słuchać. Tak, i wtedy... Tak, za kamerą. Tak. I bardziej było słychać głosy innych ludzi, a nas mało co. No i to właśnie było z tą taką myślą, że jak gdzieś będziemy, gdzie będzie wiatr za mocno wiał, że będzie to słychać, czy jakiś gwar, to będzie, to będzie morzem, lepiej słychać. Nad morzem, nie w Rewalu, a w Przyjeżu, nie? Gdzie my byliśmy? W zamku? Pogorzelica. Pogorzelicy. Ja. Nie, dlaczego nie mogę zapamiętać tej nazwy. Dobra, to teraz jakbyś mogła wsadzić to wszystko do tego pudełka, pokażemy widzom, jaki zestaw ratunkowy musi mieć youtuberka w całości. A może się ktoś z widzów zainspiruje, taki wierszyk napisać i taki właśnie prezent dać komuś. Czy ty to sama wymyślałaś te wierszyki? No tak. OMG. Ja bym nie wpadła w ten pomysł. Ja tam lubię, także jakby ktoś potrzebował jakiegoś pomysłu na prezent, to do Sandry Płodziszewskiej uderzać. Macie linka pod każdym filmem do Sandry na kanał. Już widzieliśmy, no, że ktoś tam... Weź przechyl trochę tylko. No, czekaj, tak tu ładnie pokażemy. O. O, jest. No, super. Nasz zestaw ratunkowy. Ja bardzo dziękuję. Ta-da. Jak widzicie, tutaj jeszcze zdrapęcję. Więc tak, wykąpię się, napiję, przyczepię mikrofon i będziemy nagrywać zdrapeczki dla Was. Tak jest. No dobra, no to na tyle. Dziękuję. Czyli cieszysz się? Bardzo. Jestem zaskoczona i w ogóle zawsze zawstydzona, jak mam nagrywać takie prezenty od kogoś. No, ale fajnie, fajnie jest coś dostawać. Nie wstydźmy się tego, kurczę, każdy lubi prezenty, no nie oszukujmy się. No tak, ale ja lubię dawać, bo wtedy nie ma takiego zawstydzenia. No i co z tego? No to się musisz teraz przyzwyczaić, że będziesz obdarowywana. W ogóle cały ten film siedzę z takim tutaj bananem. I chyba, o to chodziło. I nasza Dorotka ma super humor teraz. No dobra. No to... i dajcie znać oczywiście w komentarzu, czy prezent Wam się podobał. Tak. Dajcie znać też, czy odwiedziliście Sandrę na jej kanale. Czy podoba Wam się jej twórczość. A najbardziej będzie nam miło, gdy zostawicie
coś po sobie, jakiś komentarz, wystarczy nawet serduszko pod jakimkolwiek filmem na Sandry kanale. Tada! No i tutaj dobra. Jeszcze raz. Super. Ładnie kolorystycznie wygląda. Pink. To są efekty oglądania TikToka. Bo tam jest coś, taki trend jest teraz, że ludzie się spotykają i każdy w jakiś kolor się ubiera i przynosi jedzenie w tym danym kolorze. Fajne to. A teraz powiedz, dlaczego wybrałaś kolor różowy? No właśnie, to też jest nie bez powodu, no bo tutaj nasza Dorota lubi kolor różowy, ale nie taki chyba taki mocny, tylko taki właśnie pudrowy. Pudrowy. No. Kiedyś miałam nawet taką ścianę, jak tam właśnie, gdzie nagrywałam z drapki, ale potem ją przemalowałam, bo mi tak jakoś... Znaczy właśnie to nie był taki pudrowy róż, tylko taki bardzo mocny różowy i za bardzo mi się odbiło w kamerze, dlatego przemalowałam ją z powrotem na biało. No, ale różowy, taki pudrowy, jak najbardziej na tak. Ta-da! Także my się teraz z Wami żegnamy, dajcie znać, czy prezent Wam się spodobał, a my widzimy się pewnie już niebawem, mam nadzieję, że razem z Sandrą. Także kciuk do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa! Pa!